Cześć kochani, witam się z Wami ponownie na moim kanale. Dziś czytanie, jak już widzicie po tytule, tak jak Wam wczoraj zapowiadałam, czytanie co nowego w miłości dla singli na lato, kochani. Mam nadzieję, że karty piękne Wam wyjdą w tym czytaniu, że będziecie zadowoleni, przede wszystkim, że wyjdą piękne i będą z Wami rezonowały, bo o to chodzi, to jest najważniejsze. Witam się z Wami serdecznie, witam wszystkie nowe osoby, witam osoby, które są ze mną od początku, jak jestem na YouTubie. Kochani, przypominam, czytanie jest czytaniem ogólnym. Ja się nazywam Aldona, jeżeli ktoś z Was nie wie. Kochani, stawiam tarota od co najmniej 15 lat, co najmniej. Na kanale jestem trzeci rok. Także kochani, jeżeli czytanie Wam się będzie podobało, jeżeli po prostu będziecie czuli moje karty i to, jak ja patrzę na tarota, subskrybujcie mój kanał, pozwoli mi się to rozwijać, a przecież ja tu jestem dla Was, ale dzięki Wam też, nie mamy się co tutaj czarować, to Wy dajecie mi jakby siłę, dajecie mi energię, dajecie mi motywację do dalszej pracy, kochani, i do tego, żebym spełniała się, no bo kocham tarota, tak? To jest moja miłość, w ogóle żyję tarotem, urodziłam się z kartami chyba już, także tak myślę, że pozostanie do końca moich dni. Kochani, piszcie w komentarzach, jeżeli będziecie chcieli jakieś inne czytanie nowe, ja to już się powtarzam oczywiście, ale jeżeli będziecie mieli pomysł na jakieś czytania, ja wszystkie Wasze komentarze czytam. Nie zawsze mam czas odpisać na każdy, ale zostawiam Wam serduszko w ramach mojego uznania dla Was, kochani, podziękowania również. Także, jeżeli macie jakieś pytania, cokolwiek, piszcie do mnie, oczywiście jesteśmy w kontakcie. Kochani, trzy karty do wyboru dzisiaj dla Was, tak jak już mówiłam, plus trzy kamienie. Karta numer jeden, pokażę Wam, którą możecie sobie wybrać jako przewodnika dzisiejszego czytania. Patrzcie po grafice, wizualizujcie, myślcie, czy ta karta Was do siebie przyciąga. Czy chcecie, aby ta karta była przewodnikiem Waszego dzisiejszego czytania? Ewentualnie wiem, że niektóre osoby lubią kamienie, także to jest cytryn. Możecie wybrać ten kamień do tej karty. Karta numer dwa, kochani. Spójrzcie. To jest karta numer dwa. Przyjrzyjcie się, czy ta karta Was przyciąga do siebie. Czasami będą Was przyciągały dwie, czasami trzy nawet. Także w każdej z kart może być coś dla Was. I do karty numer dwa mamy kwarc różowy. No i jest karta numer trzy. To jest karta numer trzy. Zastanówcie się, czy ta karta Was do siebie przyciąga. Przy tej karcie mamy kryształ górski. Kochani, serdecznie Was zapraszam na to czytanie. Mam nadzieję, że karty będą nam przychylne, Wam przychylne, że wyjdą piękne i dadzą konkretne informacje na lato dla singli, czyli co nowego w miłości dla singli na lato. Serdecznie Was zapraszam. No i kochani, mamy kartę numer jeden i pytanie. Może kartę anielską też Wam postawię. Najpierw zaczniemy od karty anielskiej. Zobaczymy tutaj w tym czytaniu, co karty będą Wam chciały powiedzieć na lato. Jaka informacja od kart anielskich dla Was, kochani, na lato nam tu się pokaże. O, o, o. Zobaczcie, karta idealny moment. Zbliża się dla Ciebie idealny moment. Spytaj swoje anioły. Oznacza to wizualizuj. Przyciągaj pozytywną energię. Tylko pozytywne myśli i tylko pozytywny, otaczaj się pozytywnymi ludźmi. Nie daj sobie niczego wmówić, nie daj sobie jakby zaburzyć swojej energii, gdyż, tak jak mówię, no, tylko pozytywne myśli przyciągają pozytywne rzeczy do naszego życia. Ale nie martw się, gdyż zbliża się idealny moment, nadarzy się jakaś okazja przy Tobie. Tak mi w kartach tutaj wychodzi. Oczywiście karty stawiamy na lato, czyli stawiamy łącznie czerwiec, lipiec i sierpień i sprawdzamy, co w kartach na te miesiące dla Was wyjdzie. A przede wszystkim ktoś, kogo spotkasz w najbliższym czasie, tak? Czyli do sierpnia. Ktoś, kogo spotkasz w najbliższym czasie, kochani, chciałam już karta mi tutaj się sama wysuwa, ale ktoś, kogo spotkasz w najbliższym czasie. Dużo się tu w tych kartach, powiem Wam, dużo kart mi się wychyla samych.
Ktoś, kogo spotkasz w najbliższy... Widzieliście to? I już Wam, kochani, mówię. Ktoś, kogo spotkasz w najbliższym czasie. Część z Was planuje wyjazd. Części z Was widzę wyjazd zagraniczny. Wycieczkę, wyjazd, wakacje. No to może być bardzo oczywiste, może pasować do wielu z Was, tak? No bo jak wiemy, zbliżają się wakacje i pewnie każdy gdzieś będzie wyjeżdżał. Ale karta jasno mi tu pokazała nową relację i nową osobę przy Was. Kochani, przede wszystkim dla części z Was pokazuje mi się tu osoba, no to będzie obcokrajowiec poznany za granicą. To nie będzie, dla części z Was będzie to obcokrajowiec poznany za granicą. Ale część z Was pozna osobę spod znaku byka lub barana, tak? Kochani, dla części z Was będziecie się bardzo nad tym zastanawiać, nad tą relacją, czy w nią w ogóle wejść, czy zaczynać, czy warto, czy powinniście i tak dalej. Tysiąc pytań w głowie, ale uczucia staną się silniejsze. Ktoś, kogo poznasz do końca lata. Osoba dla części z Was, ja widzę tu dwóch mężczyzn lub dwie kobiety, dlatego że jest Was dużo i karty określają tutaj dwie osoby. Dla części z Was będzie to osoba w karcie bruneta o śniadej cerze, albo osoby takie, wiecie co, z ciemnymi włosami, w sensie z ciemnymi włosami, o takiej ciemniejszej karnacji. To może być osoba, to może być jakiś Włoch. Tak mi się w kartach, Hiszpan lub Włoch, tak mi się w kartach to pokazuje, kochani. Osoba spod znaku barana lub byka. Dla części z Was będzie to osoba starsza od Was, tak? To jest jedna rzecz. Osoba ustabilizowana materialnie i życiowo. Osoba wolna lub po jakichś przejściach, ale nie będzie w żadnym związku. Co dalej? Karty pokazują dla drugiej części osób osobę znów w wieku zbliżonym do Waszego, ale osobę taką poznaną albo online, albo mieszkającą niedaleko od Was. W każdym razie karty pokazują online, bo to jest, online jest blisko nas, czyli my w każdej chwili możemy się połączyć z tą osobą, możemy z nią porozmawiać. Ona nam się wtedy w kartach, mimo że mieszka daleko, pokazuje blisko, tak? Nas. Wy w ogóle będziecie w rozterce, bo poznanie tej osoby wprowadzi trochę zamętu w Wasze życie, kochani. Z tego względu, iż będziecie musieli podjąć... Część z Was po prostu będzie tęskniła, część z Was będzie chciała podjąć jakieś konkretne decyzje. Osoba ta, która się pokazuje mi tu jako osoba, to szczególnie może być osoba spod znaku, słuchajcie, strzelca, wagi wodnika i ta osoba będzie w wieku zbliżonym do Waszego. Raczej jasne oczy, mi się pokazują osoba w ogóle jasne oczy, z jasnymi oczami. No, dla części z Was tak mi to wychodzi. To jest osoba, którą poznasz do końca lata. Przepraszam. Tak mi w kartach tu, kochani, wychodzi dla Was. Ale idziemy dalej, tak? Sprawdzamy. Już mówiłam mniej więcej, jak ta osoba będzie wyglądać, jaki znak zodiaku, gdzie lub w jakich okolicznościach ją poznasz, bo wyszło w tym rozkładzie, od razu karty wypadły. Ale zobaczymy, na czym powinnaś się skupić przy tej relacji, kochani, lub na czym powinieneś się skupić przy tej relacji. Na konkretnym, jasnym określaniu, czego oczekujesz, tak? Na utrzymywaniu kontaktu i podtrzymywaniu tej relacji na zasadzie, to nie ma być, wiecie, takie powiedzenie, nie, no wiesz, ja nie myślę o, na przykład o jakiejś tam teraz zabawie, czy myślę o poważnym związku, nie tędy droga, nie, 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 ale musisz skupić się bardziej na tej osobie, bo osoba, która się przy Tobie pojawi, tu mi się też dla części z Was pojawiają wodniki, Wy możecie być spod znaku wodnika, bo wiecie, że karty rezonują w dwie strony i te znaki, które ja wymieniam tak na marginesie, bo czytanie jest dla wszystkich, to możecie być również Wy w tej karcie. I kochani, dla części z Was mi tu się pokazuje, na czym powinnaś skupić się w tej relacji. Na dogłębnym jakby przeanalizowaniu Waszej znajomości. Wiecie? Tak, tak bym to nazwała.
Przy tej osobie pokazuje mi się też dla części z Was ktoś z rodziny, no tak jak widzicie w karcie kobiety, może to być matka, siostra lub jakaś ekspartnerka, która ma jeszcze wpływ jakiś wymierny na życie tej osoby i musicie się skupić na tym, aby jakby, no powiem szczerze, nie dać, i o ile to będzie możliwe w ogóle, zmanipulować tej osoby, bo ta osoba może być właśnie podatna na jakieś takie wpływy kobiety przy tej osobie. No masło maślane, ale mam nadzieję, że wiecie, na tym się powinniście skupić, na komunikacji i rozmowie. Dużo rozmawiać, dużo się o sobie dowiedzieć, dużo poznać, bardzo dobrze poznać tą osobę, o tak, tak bym to powiedziała. Tak mi, kochani, w kartach wychodzi przy Was na miesiące czerwiec, lipiec i sierpień, czyli taka osoba się pojawi przy Was. Bardzo fajne karty, ale mam nadzieję, że dla Was zarezonują pozytywnie. Ja przechodzę do karty numer 2 i zobaczymy, co tam dla osób, które tą kartę wybrały, się w kartach pokaże. Zapraszam. Kochani, mam kartę numer 2 i tak jak dla karty numer 1 stawiam anielskie karty dla Was. Sprawdzimy, co przy Was na te miesiące czerwiec, lipiec, sierpień, czyli na lato, się w kartach pokaże. Co karta anielska będzie chciała Wam przekazać na te miesiące? Przy karcie numer 2. Przede wszystkim ta karta, która wyszła, pokazuje, że jesteś już gotów na relację. Jesteś gotów na nową relację, na otworzenie serca, na otworzenie się, zaufanie osobie, która się pojawi przy Tobie. W przeciągu roku karta mówi, iż będziesz w stabilnym, stałym związku. Będziesz spełniony w miłości i w uczuciu. Poznasz osobę do relacji, tak? Tak mi te karty mówią, że jesteś już gotów na to. Część z Was być może przez jakiś czas nie miała zaufania lub, tak jak nieraz mówię, patrzyła przez pryzmat starych doświadczeń i jakby bała się wejść w kolejną relację, bała się rozczarowania, tak? Wątpiła w to, że jeszcze kogoś pozna. W przeciągu roku będziesz w stabilnym związku, w stabilnej relacji. Sprawdzamy dalej, kochani. Ktoś, kogo właśnie spotkasz w najbliższym czasie. Jak ta osoba ewentualnie będzie wyglądać lub czy karty pokażą, gdzie się poznacie, kochani. Poznacie się przy pracy, to ja już widzę, że przy jakichś sprawach zawodowych, materialnych, ktoś poznany przy pracy, przy pieniądzu. Ta osoba będzie miała ogromny wpływ na Ciebie, ogromny wpływ na Ciebie wywrze. Ta osoba będzie najprawdopodobniej spod znaku koziorożca, skorpiona lub raka. Lub Ty jesteś spod tego znaku i pytasz jako singiel, czy ktoś się pojawi przy Tobie. Kochani, co jeszcze? Karty mi tu pokazują, iż ta osoba będzie, zdominuje Twoje życie, ale w aspekcie pozytywnym. Wyszła mi karta diabła i karta diabła sama w sobie, wiecie, że jest kartą magnetyczną, przyciągania, zniewolenia emocjonalnego, takiego fizycznego, ale przy tych kartach, które mi się tu pokazały, a jak wiecie, stawiam tarota intuicyjnego, czyli nie dokładnie takiego, jak oznaczenia macie w Google, tylko to, co karty mi mówią, ja Wam przekazuję. Osoba, która pojawi się w Waszym życiu, przy Was poczuje się w końcu zrozumiana. Przy Was poczuje, że jest w odpowiednim miejscu, w odpowiedniej relacji, z odpowiednią osobą, gdyż ta osoba, która się przy Was pojawi, będzie wciąż jakby, wiecie, nieszczęśliwa w miłości, może tak to nazwę. W miłości będzie zraniona, ktoś mógł ją zdradzić, tą osobę, no i bardzo miała przykre przeżycia, jeżeli chodzi o relację wcześniejszą, przed Wami. Ta osoba będzie mogła być w toksycznym związku, nawet w momencie, kiedy się poznacie, kochani, w związku, gdzie przewagą są jakieś nałogi i niefajne sytuacje, pozwolicie tej osobie spojrzeć inaczej na życie, inaczej na związek i ta osoba uzupełni to, czego też Wam w życiu brakuje. W przeciągu roku widzę Was w stabilnej relacji dla części z Was, kochani. Tak mi to wychodzi. Teraz sprawdzamy. Na co powinnaś, nie na co, tylko czego powinnaś, powinieneś unikać
jeżeli chodzi o tą relację. Tą osobę poznasz do końca sierpnia. O to pytamy w kartach. Jednak w stałej, stabilnej relacji, łącznie z jakimś zamieszkaniem razem, byciem na poważnie ze sobą, to jest rok. Do końca, nie do końca roku, tylko w przeciągu roku. Tak, żeby była jasność, bo nie każdy mógł zrozumieć, o co mi chodzi. Także jeszcze raz sprawdzamy, na co powinnaś zwrócić uwagę, tak? Lub czego powinieneś unikać, zobaczcie, no nie, jeżeli chodzi o tą relację. Jeżeli osoba pojawi się przy Tobie, młodsza od Ciebie, a tak mi się w kartach pokazuje, że dla części z Was albo Wy będziecie dużo młodsi, albo to ta osoba, o którą w kartach pytacie, będzie dużo młodsza od Was. Powinnaś zwrócić uwagę na to, że wiek nie jest wyznacznikiem uczuć ani relacji. Nie jest wyznacznikiem szczęścia i szczęśliwej przyszłości, tak? Czego powinnaś unikać? Łapania pięciu srok za ogon i zastanawiania się i analizowania. Tu będzie potrzebna konkretna decyzja. Tak mi w kartach wychodzi. Dla części z Was pokazują mi się też osoby spod znaku barana, lwa i strzelca. Co oznacza, że Wy albo osoba, o którą pytacie, może być spod tego znaku. Jeżeli jesteście po rozwodzie, po rozstaniu, całkiem niedawnym być może nawet, bym powiedziała, to osoba, która się przy Was pojawi, no powinniście dać jej szansę. Powiem tak, powinniście dać jej szansę. Dla części singli w ogóle, tutaj mam informację taką, że część z Was, nie dość, że pozna jakąś osobę nową, to jakiś ex-partner może chcieć powrotu do Was. No tak na marginesie tylko mówię. Tyle dla karty numer 2, kochani. Sprawdzamy, co wyjdzie nam dla karty numer 3. Zapraszam. Kochani, no i mam kartę numer 3, którą sobie wybraliście. Kryształ górski. I sprawdzamy kartę anielską dla Was. Sprawdzamy czerwiec, lipiec, sierpień, lato. Co karta anielska będzie chciała Wam pokazać, kochani? Sprawdzamy. Kochani, przy Was karty mówią tak. Nie przestawaj dążyć do bycia szczęśliwym, szczęśliwą. W życiu dla Was, kochani, w najbliższych miesiącach bardzo istotna będzie, tak jak karta mówi, klarowna komunikacja. Nie sugerujcie się plotkami ani żadnymi pomówieniami. Liczą się fakty. Także karty pokazują. Zdobądź więcej informacji o osobie, która pojawi się w Twoim życiu, z którą chcesz stworzyć jakąś relację, z którą chcesz po prostu być. Zdobądź więcej informacji. A teraz, kochani, sprawdzimy przy Was. Ktoś, kogo spotkasz do końca lata, co karty Wam tutaj pokażą. Ktoś, kogo spotkasz do końca lata przy Tobie. Jaka informacja od kart tarota dla Ciebie? Część z Was wejdzie w romans. Ja już widzę. Część z Was wejdzie w romans. Część z Was nie będzie potrafiło wyciągnąć wniosków z przeszłości. Część z Was będzie bardzo się jakby tutaj wahało, ale bardzo bało się powiedzieć o swoich uczuciach, o swoich oczekiwaniach. Dla części z Was widzę powrót osoby z Waszej przeszłości. Tak dla singli widzę coś takiego. Osobę, którą poznacie, która stanie na Waszej drodze, dla części z Was do końca sierpnia, tak? To może być osoba, którą już znacie. To może być osoba, którą już znacie i albo Was nic jeszcze z tą osobą nie łączyło, albo ta osoba, albo z tą osobą coś Was łączyło i powróci do Waszego życia dla części z Was. No tak, mi wychodzi. W ogóle, kochani, przy części z Was to widzę, że ktoś z Was może do końca sierpnia zostać rodzicem, mamą lub tatą. Widzę nieplanowaną ciążę jakąś. Ale sprawdzamy jeszcze. No ja widzę dla części z Was po prostu odrodzenie jakiejś relacji, odnowienie jakiejś relacji. Wiecie?
Jeżeli myślicie, że dla Was już jest na coś za późno, to się bardzo mylicie, bo przy Was jakaś podróż, jakiś wyjazd, jakaś niespodziewana propozycja, przy której poznacie mężczyznę lub kobietę do relacji. Dla części z Was, nie dla tych, do których wróci ta osoba z przeszłości, kochani. Zobaczcie, zobaczcie, co Wam wyszło, kochani. Mężczyzna lub kobieta w karcie byka, barana, bliźniąt. Tak? Mężczyzna lub kobieta, który pojawi się do końca sierpnia, a dla części z Was ja widzę tą osobę w lipcu, przy Was. Dla części z Was relacja bardzo szybko się potoczy, bardzo szybko, kochani. Część z Was do końca sierpnia, część z Was może zostać rodzicami. Ale bardzo szybka relacja. Po prostu to będzie iskra i będziecie razem. Zobaczymy karty. Zobaczymy w kartach, na co powinnaś uważać lub na czym powinieneś się skupić przy tej relacji. Na poukładaniu w ogóle najpierw, kochani, wychodzi mi przy Was, że powinniście bardzo jasno poukładać swoje sprawy, pozamykać pewne sprawy, które do tej pory są niezamknięte. Poukładać te sprawy, które są niezamknięte. Wiecie? Sytuacje w życiu, które... Bo ja tu widzę tak, że Wy byście chcieli poznać kogoś, ale przeszłość jeszcze nie do końca w Waszym sercu jest zamknięta. Jeszcze się z czymś męczycie, jeszcze o czymś myślicie, jeszcze przez pryzmat przeszłości patrzycie. Żeby poznać taką osobę do relacji, z którą będziecie szczęśliwi i z którą stworzycie to uczucie, to ta osoba trzecia, która między Wami wychodzi mi w kartach jako osoba w Waszej myśli i w niezamkniętym sercu, musi zostać za plecami. Wtedy poczujecie, że jesteście w odpowiednim miejscu, w odpowiedniej chwili. I to wszystko ma sens. Tyle ode mnie, kochani, dla Was. Tak mi w kartach wychodzi przy Was. Ale bardzo, bardzo jasno i klarownie mi się tu ktoś pokazuje, kogo już znacie lub z Waszej przeszłości. Wiecie? Jakieś niezamknięte sprawy. Niekoniecznie coś musiało Was łączyć. Może to być Wasz kolega, znajomy i coś zaczyna się dziać. Kochani, lub zacznie się dziać w niedługim czasie. Kochani, tyle ode mnie. Mam nadzieję, że czytanie Wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę. Zostawcie komentarz, zasubskrybujcie, jeżeli jesteście nowi. Jest mi niezmiernie miło, że spędziliście ten czas ze mną, z moimi kartami. Ja serdecznie Wam dziękuję za ten czas, oczywiście poświęcony mi i moim kartom. Słyszymy się w kolejnym czytaniu. Trzymajcie się, kochani, ciepło. Cześć!